Cześć kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. Za chwileczkę zrobimy dla Was czytanie na luty 2020 roku. Czytanie z kart, ono będzie połączone z taką moją wizją dla Was, nieskomplikowaną wizją. To są takie przebłyski, bym nawet powiedziała, nie tyle wizje, co przebłyski. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. Wylosujemy sobie tylko taką ogólną energię, która Wam tutaj będzie towarzyszyła właśnie w lutym, zodiakalnym bykom. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, tylko dla siebie, no to oczywiście można się zgłaszać poprzez mój adres mailowy. Ja jeszcze sobie tutaj wylosuję drugą kartę dla Was, też w ramach takiej ogólnej energii. No i potem będziemy patrzeć, co dalej. Czyli co tutaj dla byków, zodiakalne byki na luty 2020 roku zechce nam się pokazać. No już niedługo ten luty tak naprawdę, pozostały 2 tygodnie, więc to szybko zleci. Dopiero robiłam czytania na nowy rok, a już mamy prawie luty właśnie za pasem. Dobra, to sobie na razie zostawimy. I teraz kochani tak, a propos tej mojej wizji dla Was. Ja tutaj miałam taką wskazówkę, no bo tak jak mówię, trudno mówić o nazwaniu tego wizją, po prostu wskazówkę kochani. Taką wskazóweczkę, że ktoś tutaj jest w gorącej wodzie kąpany. I albo Wy, no albo jakaś osoba po prostu, która chce Was do czegoś zaprząc. I właśnie jest taka narwana, tak może tutaj przyjść ktoś do Was i mówić, no słuchaj, bo tu jest okazja, tu się trzeba szybko decydować, tutaj to w ogóle nie ma czasu na zastanawianie się, musisz od razu się zdecydować i coś tam, coś tam. Czyli taka właśnie w gorącej wodzie kąpana. O tyle, o ile to jesteście Wy, no to jeszcze pół biedy, dlatego że nad sobą jesteście w stanie bardziej zapanować. Czyli będziecie powiedzmy bardziej ostrożni, zwłaszcza teraz po wysłuchaniu tego przekazu, no to pewnie będziecie wietrzyć, gdzie tam mogą być te sytuacje, w których będziecie musieli wziąć na wstrzymanie. Natomiast jeżeli to będzie dotyczyło osoby z zewnątrz, no to może być Wam troszeczkę trudno się oprzeć. To jest naturalne, ktoś przychodzi, jest taki zaaferowany, gdzieś tam zapalony do jakiegoś pomysłu, Wam tutaj próbuje coś właśnie podszepnąć, powiedzieć, że tak, zrób tak szybko, szybko, bo ja tak zrobiłem i jestem zadowolony i w ogóle ruszamy z tym projektem, bo jest świetny. No wiecie, jak tak ktoś próbuje Was przekonać do swoich racji, no to używa różnego rodzaju argumentów, tak zwanego języka korzyści. No im kto bardziej przekonujący, tym trudniej mu się oprzeć, to jest oczywiste. No więc tutaj musicie właśnie na to uważać, żeby po prostu nie dać się jakby wmanewrować w coś, co na przykład Wam nie jest na rękę, czego Wy byście nie chcieli. Bo potem może być się dużo trudniej z tego wyplątać, aniżeli się zaangażowaliśmy w coś. Czasem trudniej właśnie jest wyjść z jakiejś sytuacji, aniżeli ją zainicjować, no bo potem może być taki problem, że o przecież dałaś słowo, no mówiłaś, że się na to piszesz, to jak to teraz mnie zostawiasz, jak to teraz rezygnujesz i takie tam. Więc no lepiej się po prostu zastanowić, po prostu i zdecydować może bez takiego jakiegoś pośpiechu. Też sami, jeżeli będziecie mieć takie właśnie jakieś impulsy, że tutaj pójdę, coś zrobię, albo na przykład, że jakieś takie nieprzemyślane zakupy, że coś mi się tu spodoba i muszę to mieć, to wiecie co, bardziej tutaj przemyśleć pewne sprawy w lutym, przemyśleć, bo te lutowe takie szybkie, spontaniczne akcje mogą nie okazać się takie fajne, jak nam się wydaje. Teraz tak, kochani, tutaj już widzę pewien punkt odniesienia do tej karty, ponieważ ta karta numer 34 nazywa się Wspomnienia Życia. Jest to taka karta nostalgiczna, refleksyjna. Ona mówi o takim przystopowaniu, wystopowaniu, czyli zastanowieniu się. Nie rób nic na chybcika w lutym.
Po prostu dokładnie to przemyśl. Zastanów się, przeanalizuj sytuację. Czyli nawet jeżeli ktoś tu przyjdzie i będzie ci mówił, że tu się trzeba szybko decydować, że nie ma czasu, że to trzeba już teraz załatwiać, bo potem to już będzie za późno, no to wykaż taki zdrowy rozsądek. Więc spokojnie, ja potrzebuję tutaj tyle i tyle czasu, żeby się zastanowić, albo ja to muszę na spokojnie przejrzeć, ja to muszę na spokojnie przemyśleć, skoncentrować się po prostu. Też możecie czuć właśnie taką potrzebę odpoczynku, czyli wyizolowania się ze świata, z jakiegoś środowiska, z takiego codziennego zgiełku. Możecie odczuć to jako po prostu potrzebę zwolnienia życia, czyli gdzieś tam wszystko zbyt szybko się toczy i chcecie troszeczkę tutaj przystopować właśnie, troszeczkę takiego luzu zyskać, oddechu. To może właśnie też w ten sposób się przejawiać. Spójrzcie sobie jeszcze tutaj, kochani. Mamy kartę numer 34. 3 plus 4 daje 7. Tu mamy kartę numer 16. Nie wiem, czy to dobrze widać. No 1 plus 6 również daje 7, czyli to tak jakbyście mieli dwie siódemki. Być może te siódemki w lutym będą dla kogoś istotne, tak po prostu coś dla kogoś konkretnie oznaczają, ale pamiętajmy też, że siódemka to jest taka bardzo uduchowiona cyfra, czyli zwracamy się do swojego wnętrza, potrzebujemy właśnie tego wyciszenia, takiej refleksji, rozwijamy się wewnętrznie, no gdzieś tam właśnie bardziej skupiamy się na swoich przeżyciach wewnętrznych, aniżeli na tym, co dzieje się dookoła nas. Chcemy uciec od takiego zgiełku codziennego, gdzieś tam może ludzie mają codzienne, przyziemne sprawy. My chcemy tutaj gdzieś tam się zaszyć i zastanowić się nad czymś innym, być może jakieś roztrząsnąć sprawy egzystencjalne, takie bardziej właśnie życiowe, dotyczące bezpośrednio naszych stanów wewnętrznych. No tutaj mamy zdobywanie wiedzy, ale też niepewność i manipulowanie, dlatego że królowa cieni to są też właśnie te nasze cienie, to co z nas wychodzi, to co gdzieś tam wydaje nam się, że już odeszło w cień, właśnie jak to się mówi w przysłowiowy cień, że już sobie z tym poradziliśmy, uporaliśmy się z tym, to mogą być nasze kompleksy, nasze jakieś wewnętrzne lęki, nasze blokady, wszystko to, co nas ogranicza w jakiś sposób, co jest takim naszym subiektywnym również odczuwaniem. I tutaj właśnie być może niektórzy z Was w lutym też będą chcieli właśnie skupić się na sobie, na przezwyciężaniu tych swoich cieni, po prostu na tym, żeby właśnie tutaj po prostu popracować z tym, wyzbyć się tego, rozwinąć się, lepiej sobie radzić po prostu w pewien sposób. Dobrze, to sobie odsuniemy troszeczkę, bo teraz będziemy jeszcze stawiać karty na poszczególne sfery Waszego życia. To taki ogólny przekazik. Zobaczymy sobie kolejno, co w miłości, co w pracy, co w zdrowiu pokazuje nam się dla byków na luty 2020 roku. No, pamiętając oczywiście o tym, że ten przekaz ma charakter ogólny, więc nie jest skierowany do każdego z Was. Więc kto się z tym będzie utożsamiał, to ok. Kto się nie będzie utożsamiał, no to pamiętajcie, że nie próbuję tutaj na siłę dopasować przekazu. Zobaczmy najpierw, co w miłości dla byków na luty 2020 roku. Mamy dziesiątkę mieczy, mamy wieżę, mamy cesarza. Wiecie co? No tak mi się to tutaj pokazało, jak po prostu albo zakończenie związku, zakończenie małżeństwa być może, bo jest ten cesarz. On mi się tutaj odbija w świetle, ale pokażę Wam go z bliska. No dziesiątka mieczy, koniec pewnego cyklu, przeciążenie tym etapem, macie dosyć, macie po prostu doła, nieprzyjemne myśli, chcecie wreszcie poczuć jakąś ulgę, wreszcie od czegoś tam odejść, no i wpada jakaś wieża, tak? Wieża się zawala, czyli to może być po prostu pogrzebany związek, to może być taki związek, gdzie mówimy sobie pas, już nie chcemy niczego ratować, już po prostu jesteśmy zdecydowani, że tutaj pewne sprawy no trzeba po prostu zamknąć raz a dobrze, definitywnie. I to może być właśnie związek małżeński, na co wskazywałby cesarz. No jakiś związek formalny po prostu. To też może być, kochani,
no po prostu jakaś ostrzejsza kłótnia, jakaś taka bardzo poważna zwada, coś co też już tutaj doprowadza Was do granicy cierpliwości, więc no niekoniecznie od razu rozstanie, ale tak bym to widziała, że niektórzy tu będą po prostu no kończyli jakieś związki. Teraz patrzymy co dla Was w pracy, w życiu zawodowym na luty 2020 roku. Co nam się tutaj pokazuje dla zodiakalnych byków? A tutaj lepiej, jeżeli chodzi o życie zawodowe, to zdecydowanie będziecie chyba może uciekać od jakichś spraw rodzinno-związkowych, będziecie uciekać może w pracę. Szóstka buław, która powoduje, że przełamujecie czwórkę kielichów, czyli wychodzicie z jakiegoś cienia, z jakiegoś ukrycia, z takiej sytuacji niezadowolenia. Dla niektórych to może być podjęcie korzystnej współpracy, bo kochankowie w tym kontekście no, pokazują nam, że możemy na przykład otrzymać propozycję pracy, czyli podpisujemy umowę, więc jest szóstka buław, jest to zwycięstwo, wstajemy spod tego drzewka, przestajemy się martwić, no i zabieramy się za pracę. No a niektórzy może będą po prostu chcieli współpracować z kimś na zasadzie jakiejś spółki. Czyli finalizujecie tutaj wszystko, zapinacie na ostatni guzik, no i ruszacie w lutym z jakąś właśnie Waszą taką działalnością. Tak też może być. Zobaczmy jeszcze, co u zodiakalnych byków na luty chce nam się pokazać, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Dziesiątka kielichów tutaj nam się pokazuje, na razie jest dobrze. Tu mamy wisielca i tu mamy umiarkowanie. Ja myślę, że będzie dobrze. Wiecie co, mogą być jakieś takie kwestie związane z unieruchomieniem Was, więc być może ktoś tam jakiegoś urazu doznał, no będzie musiał troszeczkę poleżeć, troszeczkę po prostu w tym bezruchu takim pozostać, ale ogólnie są tutaj dobre karty. Dziesiątka kielichów to jest dobre zdrowie, dobre też w miarę samopoczucie, pomimo tych niesprzyjających kart, które tutaj na związek się pokazały, ale no może też to nie być nic złego, takie zakończenie związku, jeżeli faktycznie macie taką sytuację, bo no jeżeli w związku nie dzieje się najlepiej, to zakończenie jest swego rodzaju ulgą, czyli tutaj nie rozpaczamy aż tak bardzo, wręcz przeciwnie, cieszymy się, że uwalniamy się od czegoś, co nam po prostu no nie pasowało. I tutaj karta umiarkowania, to jest taka wskazówka. Zadbajcie o równowagę taką zarówno emocjonalną, jak i taką równowagę fizyczną, czyli troszeczkę ruchu, troszeczkę świeżego powietrza, zbilansowana dieta, dobre odżywianie, odpowiednia ilość snu. No i tak większych problemów tutaj dla zodiakalnych byków na luty, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, nie widzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.